Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem poruszyć temat zabezpieczenia pasieki przed złodziejami, przed kradzieżami, zniszczeniami, ale i przed wichurami i różnego typu rzeczami, które by nam na pasiece się wydarzyły, a tego byśmy nie chcieli. Ja swoją pasiekę od ostatnich 2 lat bardzo mocno wożę. Stała się z takiej stacjonarnej w intensywnie wędrowną, jeżdżę w różne miejsca, w wiele, wiele województw w naszym kraju, na różne pożytki. I często te pasieki stoją gdzieś na polu u rolnika, na przykład na wielkich plantacjach fasoli czy rzepaku, nie w jakimś tam ogródku u kogoś, tylko po prostu tak dziko postawione na działce rolnika, za jego zgodą, na jego ziemi, tak, rzecz jasna. Niemniej no to nie wystarczy, bo ktoś sobie może w nocy podjechać i może to ukraść, a my no, oczywiście w Polsce się to zdarza, ale nie jakoś tak nagminnie, że tam większość tych pasiek ginie, ale zdarzają się takie sytuacje, w tym roku też. No i ten spokój taki, żeby nie jeździć, bo ja zauważyłem, że jak nie miałem kamery, nie miałem nic na pasiece, a stała ona, nie wiem, 50 km od domu, to jeździłem niemal codziennie na pożytku rzepakowym sprawdzać, czy te pszczoły stoją. No i co za tym idzie, wiązało to się z większymi kosztami, no bo paliwo, czas i wszystko. Więc pierwszą rzecz, jaką wprowadziłem do swojej pasieki, to był lokalizator GPS tej firmy, Control B. Ja tego nie reklamuję, to żadna współpraca jest, żadne sprzęty, które dzisiaj będę przedstawiał, to nie jest żadna współpraca. Po prostu chyba w Polsce to jest monopol, znaczy nie wiem, czy ktoś inny sprzedaje lokalizatory GPS z przeznaczeniem dla pszczelarzy, z taką aplikacją. Może jest, jak jest, to napiszcie w komentarzach, bo może gdzieś jest coś taniej, tak? Ja korzystam z Control B i to jest spoko, bo ja sobie otwieram, a już piszczy, że ruszyłem na czerwono. Wkładam kartę SIM. Baterię ładujemy raz na rok. Karta SIM. Ja używam karty Play od nowa za 5 zł i 5 zł na miesiąc wystarcza. Trochę się rozpadało, mam nadzieję, że zdążymy. I w momencie, gdy ulem się ruszy, wstrząśnie, przychodzi nam alarm w aplikacji, nam się wyświetla mapka, gdzie ten ul się znajduje, co się z nim dzieje, z jaką prędkością podąża, gdzie jest w danym miejscu z dokładnością do 2 metrów. Super sprawa, ale jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś mi ukradł ul z tym kontrolerem, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak to w praktyce wygląda. Niemniej daje super spokój, bo wchodzę sobie w aplikację, widzę, że o, na tej pasiece ul stoi, na tej stoi, nikt nic nie zrobił, nie było pożaru, ul nie się nie przewrócił od wiatru. Drugą sprawą jest kamera i tutaj do tych kamer długo podchodziłem sceptycznie, a już mam kilka takich kamer. Bo raz, że w Polsce gdzieś zawsze widziałem pasieki z tymi kamerami, no to był wydatek 1500, gdzieś no różne tam jakieś duże kwoty. To zawsze omijałem ten temat, mówię, nie będę tyle wydawał na kamerę, no trudno. Niemniej zobaczyłem na AliExpress w Chinach taką kamerę za 200 zł z dostawą, z kartą, pamięci, z panelem solarnym, który tutaj się podpina pod tą kamerę. Ona jest wodoodporna, wszystko tu jest na gumkach. W ten sposób, tutaj widzicie, jest karta SIM i karta pamięci. No i stwierdziłem, że zaryzykuję, mówię, 200 zł, kurczę, no to aż nieprawdopodobne, żeby to działało. No i po niedługim czasie stosowania zamówiłem następną kamerę i moi koledzy również je pozamawiali, to i nawet rolnicy, którzy tam jakieś działki mają, bo chcą zobaczyć, czy zwierzęta nie przychodzą. Przeróżne przeznaczenie jest tych kamer, tak? Ale mi wiadomo, że nam chodzi o pasieki i ja tak, tutaj może wyświetlę parę zdjęć, no. Jak się da, to taką kamerę na drzewie. Ona ma czujnik ruchu, chyba 280 jest w stanie się obrócić. My z telefonu możemy tą kamerą sami zdalnie z domu mieć podgląd na żywo. Mało tego, ona jak wykryje ruch, włącza nam alarm i nagrywa i wysyła nam to na telefon. Mało tego, z telefonu możemy tym obracać, jak tak, jak chcemy. W tą stronę, w tą, czyli możemy się kręcić. Tu jest mikrofon i głośnik. Możemy rozmawiać z osobą, która jest na pasiece, jakiś potencjalny złodziej. Jakiś zwierzyna jak jest, możemy włączyć tutaj hałas, alarm, odstraszyć tą zwierzynę. No przeróżne zastosowania, aż wydawałoby się, że za 200 zł to jest nieprawdopodobne. No i kolejna sprawa to panel, bo wiadomo, że jak to nagrywa i to te wszystkie funkcje, to czerpie bardzo baterię, no ale to wszystko się ładuje. I ja przez cały sezon używałem tą kamerę, ona była na drzewie, na rzepaku, później na innych pożytkach, na wielokwiecie, na chabrze, była na pożytku z chabrów. I
Ten panel nie był na słońcu, był w lesie, ale był w cieniu. Po prostu światło dzienne potrafiło naładować tą baterię bezproblemowo i nie musiałem w ciągu sezonu tego ładować. Tutaj widzicie, to jest przytwierdzone do takiej płyty USB. A dlaczego? Ano bo jak zawoziłem na pole fasoli, tu wyświetlę zdjęcie, to nie było drzewa ani niczego wyższego, a przecież w słupa jakiegoś specjalnego nie będę wkopywał, żeby kamerę przymocować. To stwierdziłem, że zrobię to tak, że położę na takiej desce, przypnę pasem razem z ulem i będę miał podgląd na telefonie. Jeszcze sobie tak skierowałem, żeby widzieć ruch na wylotku i widziałem, jak aktywnie pszczoły latają, czyli nic nie jest wytrute, czy ule pod wylotkami, czy nic nie leży, czy brody na ulach wiszą. No i przede wszystkim, czy pasieka stoi, czy nikt mi tej krasieki nie kradnie, czy wichura nie zrzuciła tych uli i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo dużo byłem w stanie ocenić, bo na fasole to miałem blisko 5 godzin od domu, więc no jeżdżenie codziennie, tam co kilka dni też nie wchodziło w grę, a tu mogłem sobie naprawdę na podstawie tej kamery oglądać cały ten obraz, widzieć wszystko, co na tej pasiece się znajdowało i nawet byłem w stanie zobaczyć, że trzeba jechać, bo chyba będzie trzeba nadstawki, bo widziałem, że kilka dni z rzędu no jest taki ruch na wylotku, no i nie myliłem się, tak? Było po prostu pełno miodu z fasoli, bo akurat tak się trafiło, że był dobry moment kwitnienia, popadało ładnie, tam jest pierwsza klasa ziemi, czarnoziemy i rzeczywiście było widać. Jedyny minus to jest taki, że jak to jest na daszku i mamy tą czułość tej kamery, to takie obfite loty pszczół włączają ten czujnik, tak? I wychodzi nam alarm. Więc musimy zmniejszyć tą czułość na maksa w takiej kamerze. Ale człowieka złapie nawet jakiś tam kombajn zbożowy, jak jechał 15-20 metrów dalej, to już go wyłapywało, czy większa przyczepa. Więc naprawdę jestem zadowolony z tych kamer. Oczywiście podlinkuję, tak jak mówię, żadne sponsorowanie, nic tutaj nie chodzi tak w ten film, tak? To jest po prostu, ja nagrywam to, co polecam, dlatego, że pewnie dużo osób będzie chciało się zdecydować na tego typu kamerę, no bo ona, nie wiem, tu jest jakaś firma, tak? 4, no nie, to jest 4G po prostu nalepka, tu nie ma chyba firmy, ale ja podlinkuję to, gdzie to kupiłem i jak ktoś jest zainteresowany i chce sobie też mieć podgląd na swojej pasiece za nieduży wydatek, bo to chyba około 400 zł w tym momencie, tak? Ten lokalizator, to już trochę kosztuje. Natomiast to 200 zł z przesyłką, ale jeszcze trzeba kartę SIM i internet wykupić. Ja polecam startówkę właśnie Play od nowa za 5 zł i za 5 zł na miesiąc trzeba doładowywać. Oczywiście w momencie, w którym użytkujemy, czyli maj, czerwiec, lipiec, to powiedzmy 3 miesiące będzie, no to 15 zł, no to nie jest jakiś tam majątek. A naprawdę jest fajnie, jest spokój. I mam nadzieję, że te kamery będą działać, bo to jest pierwszy rok, jak je używam, że jeszcze kilka lat podziałają i za te 200 zł wtedy się naprawdę będzie opłacić. Prosiłbym Was o podzielenie się w komentarzach, jak Wy zabezpieczacie swoje pasieki, co używacie, jakich stosujecie technik, bo ja też bym chciał, jeszcze nie wszystko wytestowałem, a chciałbym jeszcze coś nowego w pasiece wprowadzić. Może macie namiar na jakieś nie wiem, no tańsze to raczej nie, bo tańsze niż 200 zł taka kamera to chyba nie jest możliwe, ale chciałbym zobaczyć. I powiedzcie mi, czy Wam kiedyś ukradli ule i czy były takie przypadki, bo w tym roku słyszałem, nawet w gazecie czytałem, że ktoś miał właśnie taki lokalizator w ulu i ukradli mu ule i policja pojechała na podwórko i znaleźli taką osobę, no powiem Wam. A to też właśnie trzeba wiedzieć, gdzie to schować, no i też nie w każdy ul to damy, tak? Bo to za drogo by było, jakbyśmy chcieli w każdy ul dawać takie coś za 400, no to nie. To raczej wyrywkowo się wrzuca, ja tam mam swoje metody, ale pozwólcie, że o tym nie będę mówił, który ul wybieram, który ul typuję i w które miejsce w ulu to wkładam. Każdy niech sobie swoje miejsce w ulu znajdzie na tego typu rzecz. Bo to chodzi o to, żeby właśnie złodziej tego nie wiedział. Ja nawet nie daję tabliczki, że o uwaga, w ulach jest nadajnik GPS, bo pszczelarzowi, złodziejowi w zasadzie, nie pszczelarzowi, nie oszukujmy się, złodziej to jakiś prostak, a nie pszczelarz, więc może zna się trochę na hodowli pszczół, ale tak bym go nie nazwał, to on może nawet nie mieć pojęcia, że coś takiego istnieje, tak? No, wielu złodziei nie... może nie być zbyt inteligentnych, żeby wpaść na taki pomysł, więc różne są techniki. Schować w ulu to można tak, że tego nikt nie znajdzie, to nie jest problem. Natomiast kamerę to już każdy będzie widział i on też odstrasza, bo ktoś przyjdzie na pasiekę, pokręci się, bo przecież nikt nie przyjeżdża po ule ukraść od razu te ule. Najpierw jakiś tam zwiad musi zobaczyć te ule, co i jak jest. No jak zobaczy taką kamerę i zobaczy, że już jest nagrany, a to się na żywo przesłało do mnie, jego twarz i wszystko, no to tak sobie może pomyśleć, że to se daruje, tak? Bo to już będzie za bardzo, tak? Jest podejrzane. Co innego, gdyby to się zapisywało na karcie pamięci, ale nie wysyłało do mnie na żywo, no to mógłby zedrzeć taką kamerę z drzewa, wyrzucić, skopać, zabrać kartę i do widzenia. Ale że to się wysyła na żywo, no to co się zobaczyło, no to już jest u mnie, tak? Więc może sobie tam niszczyć potem, ale
ale i tak ja to wszystko nagrane mam. No dobra, dzisiaj chciałem taki film właśnie nagrać o tym zabezpieczeniu, o tych kamerach, pochwalić się w zasadzie wam tymi kamerami, tym moim odkryciem tego sezonu. I daję link właśnie w komentarzu, to jak ktoś chce, to niech sobie kupi taką kamerę. Chyba że macie coś lepszego, to chętnie wysłucham wszystkich i no do zobaczenia wkrótce. Cześć!